Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Szukamy w nim odpowiedzi na wiele pytań, obserwując jego ogrom. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Staramy się znaleźć czas na wszystko. A czasem wszystko jest kwestią chwili. Bywa, że jesteśmy gdzieś kilka chwil przed czasem. A bywa, że poświęcamy lata na realizację naszych marzeń. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Błękit nieba pobudza naszą wyobraźnię i sprawia, że wszystko na ziemi staje się wyjątkowe. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Widzisz? Z każdym rokiem zmieniają nasze życie. Wiesz, co to? Podpowiem ci. Dzięki nim nie muszę robić 7-milowych kroków, by szybko i wygodnie dotrzeć do celu. Mówiąc prosto z mostu, bez nich trudno byłoby mi znaleźć się na drugim brzegu. Sprawiają, że sięgam gwiazd, nie ruszając się z miasta. Pozwalają mi złapać wiatr w żagle. Ich obecność każdemu wychodzi na zdrowie. Dlatego wszystko u nas gra. Kolej na ciebie. Czy już wiesz, o czym mowa? To jasne jak słońce. To wszystko dzięki funduszom europejskim. Razem z nimi zmieniamy region dla ciebie. Thank you.
Witamy jeszcze raz. Dzień dobry wszystkim Państwu na 29. panelu zatytułowanym Kultura prawna i media współczesnej Azji. Mamy dzisiaj panel, który ja mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Katarzyna Chałupińska-Jędkiewicz. Jestem prawnikiem, pracuję w Akademii Sztuki Wojennej. Zajmuje się. Bardzo to przeszkadza. Jeszcze raz bardzo proszę osobę, która ma włączony mikrofon, o wyciszenie. Nazywam się Katarzyna Chałupińska-Jędkiewicz, pracuję w Akademii Sztuki Wojennej. Jestem kierownikiem Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii oraz dyrektorem Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać na Kongresie Azjatyckim, w którym uczestniczymy już od kilku lat i za każdym razem wynosimy wiele ciekawych dla nas wartościowych rzeczy. Dzisiaj, jeżeli Państwo pozwolicie, po moim wystąpieniu panel będzie prowadził pan dr Filip Redoniewicz, który jest także pracownikiem Akademii Sztuki Wojennej, także tej samej katedry i też pracownikiem Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. Czy mamy tutaj na pokładzie pana profesora Kazimierza Pierzchowa, który występuje pierwszy w naszym panelu? Czy jest pan profesor? Pan profesor ma wystąpić z tematem systemy penitencjarne wybranych krajów Azji ze szczególnym uwzględnieniem skazanych kobiet. Opracowanie w oparciu o dane World Prison Brief. Nie ma chyba pana profesora. To w tej sytuacji może jeszcze chwileczkę poczekajmy, może pan profesor się do nas przyłączy. W następnej kolejności jest moje wystąpienie, następnie pan dr Filip Radoniewicz, pani dr Dominika Liszkowska, pani dr Monika Nowikowska nie wystąpi, ponieważ jest w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że połączenie z nami dzisiaj nie jest takie dla niej proste, jak się wydawało wcześniej. Jest pan magister Igor Szpotakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie przedstawiał temat umowy o świadczeniu usług w regulacjach prawa prywatnego Chińskiej Republiki Ludowej, kodyfikacja w dobie dekodyfikacji. Pani Zuzanna Kopania, aplikacje typu contact tracing, a ochrona danych osobowych, Unia Europejska via versus, przepraszam, Chiny. I pani dr Liszowska będzie mówić o polityce rządu tureckiego mediach społecznościowych. To w takim razie zaczynamy, bo nie widzę tutaj pana profesora, chyba że będzie jednak z nami za chwilę. Poczekajmy jeszcze momencik. Pani Dominika jest, Liszowska, pani doktor, pan doktor Filip jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Igor Szpotakowski. Jeszcze sprawdzam obecność, bo może po prostu kogoś tutaj nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Zuzanna Kopania. Nie widzę pani Zuzanny. Ale może jeszcze do nas dołączy, bo ma akurat tutaj wystąpienie ostatnie. No nie ma pana profesora. W takim razie zaczynamy. W tej sytuacji ja zacznę swoje wystąpienie i proszę państwa, pożegnam się z państwem, ponieważ mam kolejne spotkanie i tutaj pałeczkę przejmie pan doktor Filip Radoniewicz, jeżeli pan doktor cały czas się zgadza na to. Tak, oczywiście. Pięknie. Dobrze, to przejdziemy w takim razie do mojego tematu. Ja postaram się szybko państwu przedstawić tematykę. Chodzi tutaj oczywiście o agentów zagranicznych w kontekście uregulowań, ostatnich regulacji rosyjskich dotyczących właśnie tego, można powiedzieć, statusu agenta zagranicznego. Nowe pojęcie, nowa, można powiedzieć, funkcja. Konstytucja rosyjska przewiduje wolność słowa zgodnie z artykułem 29, natomiast wciąż są dość niejasne przepisy
zarówno w samej konstytucji, jak i w ustawodawstwie regulującym środki społecznego przekazu, które dają władzy dużą swobodę w niwelowaniu różnego rodzaju przekazu, który nie ma oficjalnego rządowego poparcia. Rząd, można powiedzieć, że kontroluje bezpośrednio, ale także i za pośrednictwem spółek państwowych, za pośrednictwem przyjaznych oligarchów biznesowych, wszystkie kraje, krajowe sieci telewizyjne, wiele stacji radiowych, drukowanych mediów, a także większość rynku medialnego w zakresie reklamy. I chociaż wciąż działa kilka niezależnych placówek, można powiedzieć niezależnych przestrzeni medialnych, większość z nich to są właśnie te przestrzenie, serwisy online, zwłaszcza te, które działają za granicą, z siedzibą za granicą, one mają jeszcze jakieś dotarcie, jeżeli chodzi o ten medialny rynek rosyjski, to zgodnie z raportem Freedom of the Net, który się pojawia co roku i określa właśnie kwestie wolności sieci, wolności internetu w kontekście wolności słowa przede wszystkim, ciągle tutaj mamy do czynienia z jednak dużym naciskiem na władze publicznej, na ten rynek mediów, a także już od czasów właśnie z tych najnowszych regulacji także na te media zagraniczne, bo tak naprawdę tymi agentami zagranicznymi są właśnie media zagraniczne. Telewizja pozostaje ciągle najpopularniejszym źródłem wiadomości, jednak podobnie jak na całym świecie jej wpływ oczywiście maleje, dotyczy to szczególnie młodych ludzi, młodego pokolenia, które oczywiście coraz bardziej korzystają, coraz częściej z mediów społecznościowych, dlatego tak istotne także jest, są istotne kwestie funkcjonowania także rynku właśnie mediów społecznościowych, a sam rynek mediów jako taki jest poddany regulacjom prawnym, to prawo, tak jak zresztą na całym świecie, stanowi instrument wpływu na właśnie rynek mediów. Ostatnie wydarzenia w Rosji, które wpłynęły na z kolei właśnie funkcjonowanie tego rynku mediów, no to jest kilka takich zasadniczych, można powiedzieć, regulacji, kilka zasadniczych zmian, które dzisiaj kształtują dzisiaj ten rynek. Przede wszystkim możemy mówić tutaj o nowych uprawnieniach dla regulatora rynku medialnego w Rosji do decydowania o suwerenności rosyjskiego segmentu internetowego. Pod koniec 2019 roku rząd rozpoczął testowanie także urządzeń filtrujących przede wszystkim ruch online, zgodnie z suwerennym prawem Runetu, a pandemia COVID-19 także przyczyniła się w pewnym sensie do pewnych zmian, ponieważ ona z kolei opóźniła dalsze testy, które miały w pełni wdrożyć to nowe prawo dotyczące internetu rosyjskiego. Władze zablokowały kilka zaszyfrowanych usług e-mail na początku 2020 roku, argumentując, że ułatwiają one wezwania do działań eksternistycznych. Bardzo często, zresztą to się powtarza w tych raportach Freedom of the Net, że to działania eksternistyczne są tym właśnie takim, można powiedzieć, uzasadnieniem do podejmowania określonych decyzji, do wprowadzania określonych regulacji. Wiosną 2020 roku rząd wdrożył także inwazyjne systemy nadzoru, rzekomo w celu egzekwowania reżimu kwarantanny COVID-19 i opracował także rozwiązania związane z cenzurą. Takie rozwiązania, które mają na celu powstrzymywanie obiegu wszelkich treści, które kolidują z oficjalnymi raportami na temat pandemii. Wiadomo, pandemia dotyka nas wszystkich, ale także i nie pozostaje obojętna dla regulacji też tego świata medialnego, świata zwłaszcza cyfrowego. W rankingu World Press Freedom Index z 2021 roku
czyli w rankingu całkiem świeżym. Rosja oplasowała się na 150 miejscu spośród 180 krajów. Ten wynik wynosił 48,71 punktów. To była nadawana specjalna punktacja. Proszę Państwa, podstawowe akty prawne, które regulują rynek medialny, bo też od nich trzeba zacząć, to przede wszystkim regulacje, które odnoszą się do funkcjonowania mediów w Rosji. W pierwszej kolejności przede wszystkim oczywiście Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 roku. Jest to najważniejszy akt normatywny i on też w artykułach, w artykułach 1 i 5, w ustępach 1, 5, artykuł 29 reguluje wolność słowa. Zgodnie z tym artykułem, z tymi postanowieniami jest powiedziane, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania poglądów, myśli, słów, nikt nie może, wolność słowa, nikt nie może być zmuszony do porzucania swoich przekonań, zabrania się propagowania wyższości społecznej, rasowej, narodowej, religijnej bądź językowej, gwarantuje się wolność mediów, zabrania się cenzury. Każdy ma prawo do swobodnego wyszukiwania, otrzymywania, przesyłania, tworzenia i rozpowszechniania informacji za pomocą wszelkich zgodnych z prawem środków. No oczywiście mamy też do czynienia z informacjami o charakterze niejawnym, tajemnicami państwowymi, które są określone na poziomie prawa federalnego. Kolejne akty prawne, które regulują ten rynek, to przede wszystkim ustawa o środkach masowej informacji z 1991 roku. Jest to bardzo obszerny dokument, składający się z 7 rozdziałów, z 62 artykułów, który zawiera przepisy ogólne, ale jest to też ustawa, która ulega wciąż zmianą, nowelizacją, oczywiście adekwatnie do zmieniającego się rynku mediów. Ustawa kluczowa to także ustawa federalna, która reguluje rynek sieciowy, rynek internetowy. Ustawa ta wprowadza reglamentację mediów internetowych, co z punktu widzenia mojego tematu jest kluczowe. I tutaj to jest regulacja z 2020 roku, bo ta ustawa właśnie zmieniła tą ustawę o środkach masowego przekazu, ustawę o informacji. Ona wprowadziła pojęcie właśnie, to nowe pojęcie organizacji non-profit, niezarejestrowanego stowarzyszenia publicznego bądź osoby fizycznej, która pełni funkcję agenta zagranicznego. Dokładnie ta zmiana została wprowadzona prawem federalnym 30 grudnia 2020 roku. Ustawa ta jednocześnie, tak jak już powiedziałam, wcześniej reguluje kwestię reglamentacji mediów internetowych. Zgodnie z tą regulacją witryna w sieci informacyjno-telekomunikacyjnej może być zarejestrowana jako publikacja sieciowa, tylko oczywiście zgodnie i na podstawie przepisów ustawy. Strona w sieci informacyjnej, telekomunikacyjnej, w jednym słowem w internecie, która nie jest zarejestrowana jako środek masowego przekazu, nie ma takiego charakteru, jest traktowana jako nie medium, czyli mediami są tylko i wyłącznie te zarejestrowane witryny. I zgodnie ze zmianą z ustawy także z 2017 roku, jakakolwiek zmiana, czy założyciela, czy współzałożycieli, nazwy, języków, przybliżonej tematyki bądź specjalizacji mediów, a także terytorium dystrybucji produktów medialnych, nazwy, domeny serwisów, sieci informacyjno-telekomunikacyjnej, forma i rodzaj okresowego także rozpowszechniania informacji masowych są dopuszczalne tylko pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian w ewidencji środków masowego przekazu. Takie zmiany dokonywane są w rejestracji środka masowego przekazu w taki sposób, jak
w zasadzie rejestracja właśnie takiego medium. I tutaj ten obowiązek jest dla wszystkich. On po prostu w ciągu miesiąca trzeba takie zmiany do tego rejestru, do tej ewidencji zgłosić. Informacje zawarte w zgłoszeniu są wpisywane do rejestru zgodnie z taką procedurą prowadzenia rejestru, który także jest uregulowany ustawą. Tutaj regulacje takie wprowadza ustawa z 2017 roku, z 29 lipca, także prawo federalne. Drugą ustawą istotną, która reguluje funkcjonowanie mediów Federacji Rosyjskiej, jest ustawa o prasie i innych środkach masowej informacji z 90 roku. Ta ustawa jest troszkę mniejsza, ma 39 artykułów i jest to ustawa, która reguluje kwestie zakładania właśnie mediów informacyjnych przez organy państwowe, partie polityczne, organizacje publiczne, związki religijne, inne stowarzyszenia oraz także obywateli, którzy ukończyli 18 lat. Druk i media są bezpłatne zgodnie z artykułem 1 tej ustawy, a wolność słowa i prasy jest gwarantowana oczywiście przez ustawę i cenzura mediów jest zabroniona. Ustawa, te podstawowe reguły wynikające z artykułu 29 Konstytucji jeszcze raz potwierdza. Jeżeli chodzi o taką kluczową zmianę, która wpłynęła zasadniczo na funkcjonowanie rynku, no to przede wszystkim oczywiście ta ustawa, ta zmiana, która dotyczy właśnie Runetu. I to jest ustawa, którą wprowadził rząd w celu przede wszystkim uregulowania funkcjonowania i uniezależnienia, można powiedzieć, rosyjskiej części internetu, czy Runetu, od globalnego internetu, zwłaszcza w przypadku takich niespecyficznych, nadzwyczajnych zagrożeń, w sytuacji, kiedy po prostu stałoby się coś, co władza uzna za sytuację zagrożenia. Wtedy też władza może dokonać zablokowania internetu, może także zaszyfrować usługi e-mailowe. Wraz z nadejściem pandemii COVID-19 rząd także rozpoczął kampanię, tak jak już mówiłam wcześniej, cenzurowania informacji, które są sprzeczne z oficjalnymi statystykami, czy też oskarżają dystrybutorów o publikowanie fałszywych wiadomości. Jeżeli chodzi o samą tą ustawę, ta ustawa obowiązuje o Runecie od 1 listopada 2019 roku. Ona jest bardzo, ta zmiana jest bardzo istotna właśnie z punktu widzenia tej nowej regulacji dotyczącej agentów zagranicznych. Tutaj te przepisy umożliwiają przede wszystkim przejęcie kontroli, ale też w tym celu, co ciekawe, władze rosyjskie dokonały mapowania internetowych punktów wymiany właśnie w Rosji i przekazały sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom właśnie tym podmiotom, które będą zobowiązane do podjęcia określonych działań, a przede wszystkim chodzi tutaj o współpracę operatorów telekomunikacyjnych, właścicieli i innych osób kontrolujących sieci telekomunikacyjne, które także przekraczają granice Federacji Rosyjskiej, organizatorów rozpowszechniania informacji. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązki, no to przede wszystkim informowanie regulatora, czyli Roskomandzora o wszelkich urządzeniach komunikacyjnych używanych do łączenia się z sieciami telekomunikacyjnymi, które przekraczają granice Federacji Rosyjskiej, powiadamianie Roskomandzora o wszelkich nowych sieciach prowadzonych do eksploatacji, przestrzeganie wymagań mających zastosowanie do funkcjonowania sieci i poinformowania o miejscach, w których urządzenia podmiotu regulowanego łączą się z sieciami telekomunikacyjnymi przekraczającymi granice Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj chodzi także o ułatwienie wdrożenia pewnych środków
które pozwoliłyby na podjęcie działań zarówno regulatorowi, jak i organom ścigania w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dochodzeniem w sprawach karnych. O tym jeszcze dzisiaj będzie Państwu także opowiadał pan doktor Filip Radoniewicz. Odrębne, istotne przepisy, które wpłynęły na te działania na rynku mediów, no to przede wszystkim także ustawa, odrębne przepisy o kryptograficznej ochronie informacji i o krajowym systemie nazw domen. One także, te przepisy weszły niedawno w życie, 1 stycznia 2021 roku i zgodnie z tymi przepisami, jeżeli ktoś zaatakuje rosyjski segment internetu, wówczas Roskomandzor przyjmuje scentralizowane zarządzanie. Agencja ma filtrować wtedy cały ruch internetowy poprzez specjalne systemy blokujące, które będą dystrybuowane bezpłatnie do operatorów komunikacyjnych, telekomunikacyjnych i ci ostatni będą musieli przestrzegać tutaj bezpośrednich instrukcji, które będą wydawane przez regulatora, w szczególności jeżeli chodzi o wyznaczanie tras ruchu w internecie i w rzeczywistości tak naprawdę ma to doprowadzić do zamknięcia ruchu w całym kraju. Podmioty zobowiązane, no to przede wszystkim, tak już powiedziałam, operatorzy telekomunikacyjni, czyli ci sławetni dostawcy sieci, pośrednicy, dostawcy usług internetowych, co jest charakterystyczne zresztą nie tylko w systemie prawa rosyjskiego, ale jak już pewnie Państwo, jeżeli analizujecie zmiany w przepisach prawa, to wiecie, że ta odpowiedzialność coraz częściej w różnym zakresie, w różnych obszarach regulacji rynku mediów dotyka właśnie pośredników, ale także tutaj podmiotami zobowiązanymi w tym zakresie są właściciele punktów wymiany ruchu, właściciele technologicznych sieci komunikacyjnych, linii komunikacyjnych, które przekraczają także granicę państwową Rosji i właściciele autonomicznych numerów systemowych. Pojęcie mediów jako zagranicznych agentów pojawiło się w rosyjskim ustawodawstwie już w 2017 roku. Spośród mediów taki status posiada na przykład Głos Ameryki, Radio Wolna Europa, Radio Swoboda, kanał telewizyjny Present Time, różnego typu serwisy Radio Liberty czy Syberia Realia, Idel Realia, Faktograf, Kaukaz Realia i szereg różnych innych. Rosyjska ustawa jest, można powiedzieć, pozycjonowana jako lustrzana odpowiedź na amerykańską ustawę o zagranicznych agentach, z tym, że tutaj istnieje pewna różnica istotna. Mianowicie głównym punktem amerykańskiego prawa jest działalność tutaj polityczna. Oznacza to, że Waszyngton ma monitorować te podmioty, które są zaangażowane w propagandę polityczną za pomocą na przykład zagranicznych pieniędzy. I regulacja ta odnosi się wyłącznie do tej działalności, która odbywa się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast regulacja rosyjska ma znacznie szerszy zakres. Ja tutaj szybko już chcę Państwu po tym zrelacjonowaniu, jak wygląda dzisiaj rynek mediów, rynek, można powiedzieć, regulacyjny, regulacja rynku mediów w Rosji, szybko powiem. Przede wszystkim chodzi o to, że tak jak już mówiłam, te trendy, które się pojawiły, są przede wszystkim związane z takim skutecznym upoważnieniem władz do zrywania połączeń z internetem zagranicznym. Trendy te wpisują się w długoterminowe, przejściowe, takie długoterminowe, ale też związane z przejściem właśnie od długoterminowe działania, z przejściem od tradycyjnych mediów, takich, które mogą być w dużym stopniu zagrożone także przez chociażby i fizyczne ataki, różnego typu groźby czy konsolidacje mediów, a także zmian w prawie własności w kierunku tworzenia zupełnie nowych sposobów kontrolowania przepływu informacji online, za pośrednictwem także tej informacji, która jest przekazywana poprzez komunikatory. Zresztą słusznie, bo dzisiaj też będziemy na ten temat
mieli wykład. Słusznie tutaj będzie pani doktor Dominika Liszowska opowiadała o polityce rządu tureckiego i mediach społecznościowych. Słusznie należy przyjąć, że rzeczywiście te media społecznościowe i komunikatory stają się zupełnie nowym sposobem na rozpowszechnianie wszelkiej informacji, także tej, która wcale nie musi podobać się władzy publicznej. O czym doskonale wiemy, bo coraz częściej dochodzą do nas informacje na temat właśnie tych różnego typu sytuacji, gdzie ktoś decyduje się, jak jakiś podmiot, zwłaszcza myślę tutaj o Big Techach, na zablokowanie jakiegoś przekazu. Próby zaostrzenia kontroli przede wszystkim nad udziałami zagranicznych podmiotów w mediach poprzez ustanowienie takiego 20% limitu udziału inwestora zagranicznego w kapitale spółki medialnej były wyjaśniane przez Sąd Najwyższy w konsekwencji wniesienia sprzeciwu przez stację informacyjno-opiniodawczą Echo Moskwy. No i oczywiście tutaj po znacznym sprzeciwie opinii publicznej sąd wyjaśnił, że ta zasada wprowadzenia 20% udziału w spółkach medialnych innych podmiotów nie dotyczy tylko udziału w spółce medialnej, a nie udziału w podmiotach będących inwestorami. No bo pierwotnie chodziło o to, żeby to dotyczyło przede wszystkim także i tych podmiotów inwestujących, czyli tych współwłaścicieli, którzy no, po prostu stoją za mediami w różnych obszarach ich funkcjonowania. Głównie mówimy tutaj o mediach dzisiaj internetowych. Ale oczywiście te sądy dążyły także do wyjaśnienia statusu prawnego tych właścicieli, chociażby z podwójnym obywatelstwem. Były problemy z wyjaśnianiem tej kwestii. Natomiast nowa regulacja, czyli artykuł 6 ustawy Federacji Rosyjskiej z 1991 roku o środkach masowego przekazu, został uzupełniony przez wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym osoba prawna zarejestrowana w obcym państwie lub obcej strukturze bez utworzenia osoby prawnej rozpowszechniająca drukowane, dźwiękowe, audiowizualne i inne wiadomości i materiały przeznaczone dla nieograniczonej liczby osób, także zagraniczny środek masowego przekazu, może być uznana przez zagraniczne środki masowego przekazu pełniące funkcję agenta zagranicznego, niezależnie od jej formy organizacyjnej, niezależnie od formy prawnej, jeżeli otrzymuje pieniądze lub inne rodzajów, inne formy dotacji z obcych państw, ich organów państwowych, organizacji międzynarodowych, zagranicznych, cudzoziemców, bezpaństwowców, także osób przez nie upoważnionych, a także od rosyjskich osób prawnych otrzymujących fundusze, inne także dotacje z tych właśnie źródeł. Zgodnie z procedurą ustanowioną przez upoważniony federalny organ wykonawczy, przepisy tej ustawy, tutaj przede wszystkim chodzi o ustawę także z 1996 roku o organizacjach non-profit, które regulują status prawny organizacji non-profit pełniącej funkcję agenta zagranicznego, mogą być stosowane do zagranicznych także środków masowego przekazu, z wyjątkiem przepisów szczególnych, które mają zastosowanie wyłącznie do organizacji utworzonych w formie organizacji non-profit. No i oczywiście zagraniczne środki masowego przekazu, które posiadają taki status zagranicznego agenta, muszą być zarejestrowane. Jeżeli chodzi tutaj o zastosowanie tych przepisów co do organizacji pozarządowych, każda osoba, która publikuje, rozpowszechnia bądź drukowane, bądź audio, bądź audiowizualne lub inne materiały, informacje, a otrzymuje takie właśnie fundusze zagraniczne, musi zarejestrować się w Departamencie Sprawiedliwości. Mogę powiedzieć, że prawo to jest bardzo szerokie. Obejmuje również działalność tak zwanych tutaj w skrócie można powiedzieć turystów, i którzy przebywają na terenie Federacji Rosyjskiej.
Ta zmiana wprowadziła także zmiany w innych przepisach prawa, między innymi w kodeksie postępowania, w kodeksie administracyjnych. I tutaj trzeba powiedzieć, że prezydent podpisał też poprawki, które wprowadziły grzywny w wysokości do 5 milionów rubli tych prawnych, które prowadzą właśnie taką działalność, ale i naruszają procedury pracy mediów zagranicznych. Jeżeli chodzi o obywateli, mediom grozi grzywna w wysokości od 100 tysięcy rubli bądź aresztowanie na okres do 15 dni. No i tutaj oczywiście za pierwsze naruszenie takiego przepisu przez media, które są uznawane za zagranicznych agentów, takie osoby prawne zostaną ukarane grzywną do 1 miliona rubli, natomiast obywatele karą 10 tysięcy rubli. Natomiast kolejne kary dotyczą już wielomilionowych kwot dla mediów zagranicznych agentów i tutaj trzeba powiedzieć, że jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji otrzymało prawo do uznawania mediów za zagranicznych agentów, czyli po prostu nadawania tego statusu. Aby takie media stały się agentem zagranicznym, przede wszystkim muszą być podmiotem zagranicznym bądź otrzymywać lub i dodatkowo, bo to są dwa warunki do spełnienia, otrzymywać także pieniądze od obcokrajowców. Po uzyskaniu statusu zagranicznego agenta takie media, jeżeli chcą kontynuować pracę na terytorium Rosji, muszą co kwartał składać raport właśnie do Departamentu Sprawiedliwości, do Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedniego departamentu na temat swojej działalności, także na temat właśnie celów wydatkowania i źródeł otrzymywania tych pieniędzy zagranicznych. Wszystkim publikacjom, także w internecie, musi towarzyszyć notatka, że informacja, że zostały one wydane przez media, które mają status agenta zagranicznego. I tutaj format tej informacji jest określany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Deputowani jednocześnie zdecydowali, że zagraniczne media mogą być uznane za obce, mogą być uznane za te, które posiadają tak zwaną obcą strukturę, które dystrybuują drukowane audiowizualne i inne wiadomości, materiały przeznaczone dla nieograniczonej liczby osób. Co powoduje oczywiście, że wiadomo, że to może dotyczyć różnego typu mediów. Tutaj chciałam powiedzieć od razu, że przede wszystkim będzie to dotyczyło także i tych podmiotów, które są dofinansowane na przykład w związku z działalnością reklamową. Takim medium niewątpliwie będzie na przykład YouTube. Co oznacza to? To przede wszystkim oczywiście sytuację taką, że w zasadzie każdy podmiot, każda osoba, która prowadzi działalność medialną, czyli rozpowszechnia informacji, to w różnej formie, jak Państwo widzicie, może po prostu mieć ten status i musi po prostu poddać się tym wymogom prawnym na terytorium Rosji właśnie poprzez rejestrację swojej działalności. Ja już bardzo długo mówię, dodam tylko jeszcze, że tak jak już zaznaczyłam, jest to lustrzana formuła i tutaj ona trochę nabrała innego znaczenia i formy, jeżeli chodzi o rozwiązania rosyjskie, natomiast w Stanach Zjednoczonych prawo o zagranicznych agentach ma zastosowanie tylko do organizacji zarejestrowanych w Ameryce. Natomiast tutaj rosyjskie rozwiązania, rosyjska prawa wprowadziła tutaj troszeczkę inny sposób analizy tych mediów poprzez właśnie także wymogi, które dotyczą wszystkich mediów, które po prostu mediów i też, tak jak już mówiłam, osoby fizyczne
które zajmują się rozpowszechnianiem informacji także spoza terytorium Federacji Rosyjskiej. To tyle, jeżeli chodzi o status agenta zagranicznego. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu, jak to wygląda w Federacji Rosyjskiej. Kończę swój referat. I proszę tutaj w tej chwili do wypowiedzi, zapraszamy do wypowiedzi pana doktora Filipa Radomiewicza zgodnie ze spisem treści. Ja się z Państwem żegnam, bardzo dziękuję za możliwość udziału w tym panelu i przekazuję pałeczkę panu doktorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za ciekawe wystąpienie. No, teraz mam taką propozycję. Po pierwsze, pana profesora dalej z nami nie ma, tak? Tak się upewniam, bo czasem zdarza się, że ktoś występuje pod innym nazwiskiem, pod innym nazwiskiem, korzystając na przykład z czyjegoś konta. Ja szczerze mówiąc nie mam doświadczenia w korzystaniu z Zooma, także przepraszam, jeżeli będę robił jakieś dziwne rzeczy, że tak powiem. Tak z kwestii jeszcze formalno-organizacyjnych, może umówmy się, jakiej długości mają być wystąpienia, bo z agendy to nie wynika. No, proponuję 15 minut i mam taką propozycję też, żeby dyskusję zostawić sobie na koniec. Moja propozycja jest również taka, że ja bym się wypowiedział też na samym końcu. No, rola moderatora, a jednocześnie osoby, która występuje, jest dość niewdzięczna, bo znaczy może inaczej, rola moderatora jest niewdzięczna, bo sprowadza się często do mitygowania i ograniczenia czasu wystąpień uczestników, a z drugiej strony no, moderatora nie ma możliwości mitygowania, przynajmniej w taki sposób powiedzmy zwyczajowy czy też kulturalny. Dlatego też mam taką propozycję, żeby tak jak mówię, po 15 minut, ja bym na końcu się prezentował, to bym się po prostu dostosował już do tego, jak będziemy z czasem stali, po prostu i ewentualnie ograniczył swoje wystąpienie. Dlatego skoro pana profesora nie ma, to poprosiłbym o wypowiedź następną osobę według agendy, czyli przepraszam, coś w tle. Nie wiem, bo tutaj proszę Państwa, jeszcze wydaje mi się, że mamy taki problem, że ktoś z zupełnie innego panelu albo w ogóle z żadnego panelu ma włączony mikrofon i z tego nie zdaje sobie sprawy. Nie wiem, czy Państwo może mają większe doświadczenie w tym i wiedzą, jak ten problem rozwiązać. Bo Kamilek od pierwszy jest dzisiaj. No to tutaj chyba... Myślę, że tam znajdę czas. Za panem doktorem dwie osoby mają włączony mikrofon. Właśnie. Informacja. Może dobrze by było, gdyby ktoś, kto jest Aurorą, wyłączył po prostu mikrofon, bo to bardzo utrudnia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pani profesor. Wrócić do Państwa, bo mam jeszcze teraz kolejne spotkanie, więc jeżeli mi się uda, to chciałabym wrócić do dyskusji, a teraz muszę się pożegnać. Przepraszam bardzo, muszę opuścić Państwa. Do zobaczenia. W takim układzie zapraszam panią dr Dominikę Liszkowską z referatem na temat polityki rządu tureckiego i jego stosunku do mediów społecznościowych. Jest pani Dominika? Chyba jest, prawda? No to ja się wyłączam i proszę, żeby to wszyscy inni też uczynili.
Dobrze, ja się postaram tak w miarę krótko. Jeśli chodzi o tutaj kwestie związane z w ogóle wolnością wyrażania i rozpowszechniania przekonań, to chciałam tylko właśnie na wstępie przytoczyć artykuł 26 Konstytucji Turcji. To jest konstytucja z 1982 roku, ale ona była nowelizowana kilka razy, także w tym momencie no tutaj większość jej artykułów jest zmienionych. No i zgodnie właśnie z tym artykułem każdy ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania swoich myśli, przekonań ustnie, pisemnie, w formie graficznej lub za pośrednictwem innych środków, zbiorowo lub indywidualnie. I prawo to obejmuje również wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz opinii bez utrudnień ze strony władz. Przepis ten nie wyklucza objęcia systemem koncesji przekazów radiowych, telewizyjnych, kinowych oraz przekazów dokonywanych za pomocą podobnych środków. I tutaj w tym artykule znajdziemy również zapis, że korzystanie z tych wolności może być ograniczone zgodnie z przepisami prawa w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i publicznego, porządku publicznego, podstawowych zasad republiki oraz niepodzielnej integralności państwa z jego terytorium i narodem, zapobiegania przestępczości, karania przestępców, ochrony ważnych informacji uznanych za tajemnicę państwową, praw i czci oraz życia osobistego i rodzinnego osób trzecich, ochrony tajemnicy zawodowej zastrzeżonej przez ustawę oraz w celu zapewnienia należytego funkcjonowania organów sądowniczych. I to w kontekście właśnie wolności mediów w Turcji jest zapisem bardzo istotnym, bo większość właśnie spraw, które w ostatnich latach wytaczano dziennikarzom, dotyczyło właśnie tutaj powoływania się na zapis, że są to treści, które zagrażają chociażby bezpieczeństwu narodowemu czy integralności właśnie i niepodzielności państwa. I na tej podstawie właśnie wielu dziennikarzy zostało skazanych często na bardzo wysokie kary więzienia. I jeśli chodzi o samą Turcję i w ogóle wolność prasy, czy wolności wypowiedzi, no to oczywiście te wszystkie kwestie zostały wzmocnione na początku XXI wieku w związku z negocjacjami akcesyjnymi Turcji do Unii Europejskiej. No i to miało miejsce, można powiedzieć, w dwóch pierwszych kadencjach Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, kiedy właśnie partia ta doszła do władzy i uzyskała większość parlamentarną. No, natomiast od 2011 roku tu następować zaczęły pewne zmiany w samej Turcji i pozycja w licznych rankingach światowych w zakresie demokracji, praworządności oraz praw i wolności właśnie no, zaczęła być coraz gorsza. I dla przykładu tutaj podam wskaźnik, który wcześniej przytoczyła pani profesor, czyli World Press Freedom Index. I tutaj w tym rankingu najwyższe miejsce, które osiągnęła Turcja, to było 98 w 2005 roku, kiedy rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Natomiast już w 2014 roku, który był takim momentem, można powiedzieć, gdzie ta wolność tutaj prasy, mediów była najbardziej ograniczona, no, Turcja zanotowała spadek na 154 miejsce spośród wszystkich 180 krajów świata, które w tym rankingu są uwzględnione. Jeśli chodzi o najnowszy ranking, tutaj zbyt dużej zmiany nie mamy.
Turcja znajduje się na 153. miejscu. I właśnie chociażby za Rosją, o której też wcześniej wspomniała pani profesor, czy Pakistan, Sudan Południowy. I jeśli chodzi o liczne raporty praw człowieka, czy raporty Komisji Europejskiej z postępów Turcji w ramach procesu akcesyjnego, one tutaj dokumentują właśnie, w jaki sposób rząd turecki próbował ograniczać, wprowadzać ograniczenia, jeśli chodzi o prasę, media, czy to poprzez uwięzienie dziennikarzy. Tutaj taką najsłynniejszą sprawą był wyrok dziennikarza Cana Dündara, który w zasadzie przebywa obecnie w Niemczech, natomiast w zeszłym roku został, można powiedzieć, zaocznie skazany na karę 27,5 roku więzienia za szpiegostwo i wspieranie organizacji terrorystycznych. Ale tutaj też działania rządu tak skierowane były na przykład w taki sposób, że media były przez rząd chociażby przejmowane. I tak jak już wspomniałam, takie największe ograniczenia w zakresie wolności prasy tutaj można zauważyć w roku 2014, co chociażby z tego rankingu możemy wywnioskować. No i z czego to wynika? Oczywiście zaczęły tutaj być wprowadzane pewne nowe zapisy w prawie medialnym, prawie prasowym, ale też w ustawie właśnie antyterrorystycznej. No i one umożliwiły po pierwsze cenzurę internetową, ale też zaostrzenie właśnie wymiaru kar za przestępstwa chociażby zniesławienia i takie kary doprowadziły do piętnowania i ścigania z urzędu wielu dziennikarzy. I jak wynika z danych, które opublikował Twitter w drugiej połowie 2014 roku, Turcja złożyła ponad 5 razy więcej wniosków o usunięcie treści z platformy Twitter niż jakikolwiek inny kraj. No i to było to w zasadzie krótko przed wyborami samorządowymi z 2014 roku. Wtedy też zaczęły pojawiać się systematycznie najpierw na portalu YouTube takie nagrania sugerujące właśnie powiązania korupcyjne gabinetu Erdoğana i następnie te filmy, powiedzielibyśmy, te materiały również znalazły się na Twitterze. I jednym z właśnie z publikujących takie treści niekorzystne dla wizerunku gabinetu był azerski dziennikarz i felietonista Today Zaman, Mahir Zeynalov. I w lutym 2014 roku podjęto decyzję o jego deportacji do kraju pochodzenia właśnie za umieszczenie na Twitterze takich artykułów zawierających treści, które no, stanowiły, jakby, jak to przedstawiały media prorządowe, taką próbę no, zniesławienia Erdoğana. Jakby chronił on członków Al-Kaidy, czyli tutaj współdziałał z terrorystami. I jeśli chodzi o wyrok, który zapadł w tej sprawie, to on był konsekwencją oficjalnej skargi, którą przeciwko właśnie temu dziennikarzowi złożył sam Erdoğan. I celem zaprzestania właśnie niekorzystnej dla wizerunku gabinetu, temu niekorzystnemu procederowi, no, turecki urząd komunikacji w marcu 2014 roku podjął decyzję o zamknięciu dostępu do Twittera na okres 2 tygodni. No i tutaj to oczywiście wzbudziło kontrowersje. Nastąpiło to bez uprzedniego nakazu sądowego. Później blokadę na platformę oczywiście już nałożył sąd i to miała być konsekwencja takich skarg obywatelskich dotyczących naruszenia prywatności właśnie, które na tej platformie miały następować.
I również później na obu tych, zarówno na YouTubie, jak i na Twitterze, zaczęły pojawiać się pewne takie nagrania, które sugerowały powiązania, przepraszam, na Twitterze, tu na YouTubie, powiązania korupcyjne rządu. I podobnie jak Twitter, również w tym momencie YouTube został zablokowany. No, dostęp do niego odblokowano po wyborach samorządowych, bo tutaj wiadomo, no, jakby miało to nie szkodzić partii rządzącej w tych wyborach, te właśnie niekorzystne treści, które były publikowane. No i w przypadku YouTube'a tą blokadę zdjęto dopiero w maju 2014 roku. I wtedy też Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyłączenie dostępu do platformy jest naruszeniem wolności słowa i praw człowieka. No, cała ta sytuacja z tymi blokadami w 2014 roku wywołała oczywiście krytykę zarówno ze strony opozycji parlamentarnej, jak i też organizacji pozarządowych, no i opinii publicznej na całym świecie. W zasadzie tutaj Komisja Europejska określiła wręcz działania ograniczenia dostępu do Twittera jako bezpodstawne, bezużyteczne i szkodliwe i też sprzeczne z tym, co ustalono z Turcją w negocjacjach akcesyjnych. No i w ostatnich latach oczywiście dostęp do wielu tych tureckich mediów w dalszym ciągu był blokowany. Tutaj tureccy studenci nie mogli na przykład skorzystać z bazy Wikipedii, z której nasi studenci w Polsce tak chętnie korzystają, ponieważ Wikipedia no, była zablokowana również w związku z, no, z pewną cenzurą i informacjami jakimiś niekorzystnymi, które na temat tureckich władz się pojawiały. Natomiast jeśli chodzi o tutaj ostatnie lata, no to zaczęły tutaj w analizach badaczy kwestii właśnie mediów i wolności słowa w Turcji być zauważalne takie dwie tendencje. No i pierwszą oczywiście jest rosnąca nieufność do mediów, bo jak wiadomo, te prorządowe no, przedstawiają jakby rzeczywistość tylko z jednej strony. I druga kwestia, ona tutaj też pandemia koronawirusa nieco bardziej chyba to też uzmysłowiła Turkom, jaka różnica w przekazie następuje właśnie w mediach tych, powiedzielibyśmy, ogólnopaństwowych, a co mogą zobaczyć właśnie w mediach społecznościowych. I już w zasadzie badanie Metropol, które przywoływane jest w wielu analizach z maja i czerwca 2018 roku, które zostało przeprowadzone tutaj za pośrednictwem wywiadów bezpośrednich, ukazało, że już wtedy nieufność wobec mediów była dość powszechna i nawet miało to miejsce wśród prorządowych wyborców. No i właśnie już to badanie wykazało, że coraz więcej Turków sięga właśnie po media społecznościowe, żeby zasięgnąć informacje na temat sytuacji politycznej w ich kraju. I jeśli chodzi o ostatnie takie kwestie związane z działalnością mediów społecznościowych, no to tutaj bardzo kontrowersyjna ustawa została przyjęta w lipcu 2020 roku.
I ta ustawa jest taką ustawą, która kontroluje, reguluje media społecznościowe. Przyjęcie tej ustawy, no co też jest dość takie zabawne, zostało ogłoszone oczywiście na platformie Twitter w pierwszej kolejności. I tutaj przedstawiciele partii rządzącej stwierdzili, że właśnie ta ustawa ma skończyć z obelgami, bluźnierstwem i nękaniem poprzez media społecznościowe. I jeśli chodzi o tą ustawę, ona nakłada na zagraniczne platformy społecznościowe, które mają ponad 1 000 000 użytkowników, obowiązek posiadania w Turcji przedstawicielstw, których zadaniem byłaby współpraca z władzami przy regulacji właśnie treści, które pojawiają się na portalach społecznościowych. Natomiast jeśli właśnie spojrzymy sobie na wskaźniki użytkowania tych sieci społecznościowych i też tych mediów w Turcji, no to jak wynika z danych statystyka, tutaj aż 90% badanych w trzecim kwartale 2019 roku wskazywało, że korzysta na przykład z właśnie platformy YouTube. Instagram, tutaj 83%, tutaj mamy 83% tureckich użytkowników, WhatsApp 81%, Facebook 76%, Twitter 61%, czyli no tutaj tych użytkowników w Turcji jest rzeczywiście bardzo dużo i w związku z tym no te ograniczenia, no, jeśli chodzi o władzę, wydają się z ich perspektywy zasadne. Przepisy tej wspomnianej ustawy nakazują też przechowywanie danych, wyznaczają terminy usuwania treści, w sprawie których nastąpi interwencja władz. Natomiast te firmy, które nie podporządkują się tym zapisom, no ich kierunku jest oczywiście kara grzywny, która, no mowa tutaj jest o milionach lir tureckich, zarówno za na przykład nieotwarcie takiego biura, które te treści będzie z rządem konsultować, jak i na przykład za nieusunięcie treści, no oczywiście blokowanie reklam, spowolnienie przepustowości. No i oczywiście tutaj też organizacje, które zajmują się prawami człowieka, no tutaj bardzo krytycznie w kierunku Turcji skierowały bardzo krytyczne właśnie słowa. No to jest dość ciekawe, że no ta ustawa no została wprowadzona w ubiegłym roku, natomiast no, jeśli chodzi o tą cenzurę jakby i też usuwanie treści, no oczywiście następowało już wcześniej. Ja już kończę, bo widzę, że pan doktor już się włączył, więc tylko takie ostatnia kwestia. No i chociaż mamy tu w ostatnich latach to widoczne ograniczenie działalności mediów społecznościowych, no to wydaje się, że w najbliższym czasie ta kontrola nad internetem w Turcji będzie jeszcze większa. Planuje rząd turecki utworzenie takiej dyrekcji do spraw mediów społecznościowych właśnie w celu zwalczania wiadomości, dezinformacji, prowokacji i sprawiedliwości w sprawie linczu w sieciach społecznościowych, to jest tak określone. No i oczywiście te naruszenia również będą karane grzywną i aresztem. No, projekt ustawy jest obecnie przygotowywany, czyli tutaj no, wynika z tego, że te działania no, będą jeszcze bardziej pogłębione. No i ta kontrola coraz większa. Także ja dziękuję bardzo, bo i tak chyba przekroczyłam czas z tego, co widzę. Dziękuję bardzo. Tak, ale to przekroczenie czasu to jest w sumie minimalne, zwłaszcza, że mamy w dalszym ciągu nieobecne osoby, znaczy inaczej w zasadzie po prostu
nikt z tych chyba się nie pojawił, nie, w dalszym ciągu nie ma pana profesora. Tak, temat Turcji jest bardzo, bardzo ciekawy i obszerny z tej przyczyny, że wydaje mi się, że Turcja to pierwsze państwo, które w naszym kręgu kulturowym, że tak powiem, w sensie w Europie, tak drastyczne działania przeciwko internetowi podjęły. Tutaj można wspominać też o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przecież w tej sprawie. No, kwestia blokowania stron internetowych to jest temat taki dość kontrowersyjny, to po pierwsze, a będąc z drugiej strony na, że tak powiem, topie, bo też nie wiąże on się jedynie z cenzurą, ale również z kwestiami bezpieczeństwa z uwagi na to, że regulacje unijne narzucają blokowanie niektórych treści terrorystycznych przede wszystkim i dotyczących pornografii dziecięcej, prawda? Ale to temat na odrębną dyskusję, nie chcę zajmować nikomu czasu. Dodatkowo może o tym poświęcimy temu trochę czasu na końcu naszego spotkania. Jak wspominała pani profesor Chałubińska-Jędkiewicz, pani doktor Monika Nowikowska jest nieobecna z uwagi na to, że jest w Stanach i miała problem z połączeniem się z nami. Dlatego zapraszam kolejną osobę, czyli pana magistra Igora Szpotakowskiego z prezentacją dotyczącą też bardzo ciekawego tematu, no, regulacje usług prawa prywatnego w Chińskiej Republice Ludowej, czyli państwie, które jest państwem komunistycznym i prawo, samo pojęcie prawo prywatne, jak dla mnie, jest tam trochę takim, no, powiedzmy, lekkim nadużyciem, bo oczywiście mówimy o Chinach kontynentalnych, prawda, nie o Tajwanie, gdzie sytuacja jest trochę inna, a nazwa to też Chińska Republika, no, z tym, że nie ludowa. Dobrze, to zapraszam pana Igora do wystąpienia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jeszcze pozwolę sobie. Widać prezentację, prawda? Już. Tak. U mnie doskonale. U mnie też. Także... Dziękuję bardzo. Dzień dobry raz jeszcze. Mój temat dotyczy umów o świadczenie usług w regulacjach prawa prywatnego HRL, kodyfikacja w dobie dekodyfikacji i śmiem się nie zgodzić odnośnie tego, czy prawo prywatne w Chinach istnieje, ponieważ w pewnym stopniu istnieje, no i jakby samo życie wymaga tego, żeby istniało. Na wstępie jeszcze zanim zacznę, to oczywiście obowiązkowo chciałem poinformować, że właśnie praca i te badania są finansowane z budżetu państwa w ramach projektu Diamentowy Grant na lata 2020-2024 jako projekt na Uniwersytecie Jagiellońskim. I już przechodząc do wstępu, to naukowym celem tego projektu właśnie jest analiza konkretnie umów o świadczenie usług, czyli w księdze poświęconej prawu umów nowego kodeksu cywilnego HRL z 2020 roku i związanych z nim praktycznego wcielenia w życie tych przepisów od 1 stycznia 2021 roku. Ta kodyfikacja w Chinach jest bardzo ważna, o czym za chwilę jeszcze. Ale na wstępie takie dwa założenia, które kierowały i kierują cały czas tym projektem, ponieważ jest to częściowa prezentacja pewnych wyników analiz. Dlaczego to umowa o świadczenie usług? Ze względu właśnie na użyteczność
ich i tego, że sektor usług na świecie, na całym świecie, jeśli chodzi o gospodarkę, jest coraz ważniejszy i również w Chinach jest to bardzo widoczne i potrzebne, regulowanie tego w pewien sposób. No po drugie, takie założenie, że rozsądne i bardzo ogólne skodyfikowanie umów o świadczenie usług, pomimo że to jest bardzo obszerna tematyka, dotyczy czy to nam umów o franczyzę, factoring, czy usługi informatyczne na przykład, więc bardzo różne dziedziny, czy usługi medyczne, to jednak jest możliwość takiej ponadczasowej, uniwersalnej zebrania tego, żeby to przetrwało próbę czasu. No i pytanie, czy Chiny, można sobie zadać, kodyfikując, tworząc ten kodeks cywilny, temu zadaniu w pewien sposób sprostały, czy nie. W takiej części historycznej to 28 maja 2020 miało miejsce bardzo z perspektywy chińskiego prawa i systemu prawnego wydarzenie, ponieważ OZPL, czyli chiński parlament, oddał pod głosowanie i uchwalił pierwszy w historii Chińskiej Republiki Ludowej, a drugi w historii całych Chin kodeks cywilny, czyli właśnie całościowe zebranie różnych przypadków Chińskiej Republiki Ludowej. Wcześniej ten system był bardziej policentryczny i było dużo ustaw dotyczących konkretnych dziedzin, czyli na przykład prawa umów, prawa spadkowego. Teraz wszystko zostało zebrane w kodeksie. I ten kodeks wszedł 1 stycznia 2021 roku, zmieniając mocno, ponieważ całe to prawo wcześniejsze zostało właśnie, przeszło to i teraz weszło w życie nowe prawo. Był ten okres przejściowy od 2017, kiedy weszła pierwsza część tak kodeksu, a teraz już wszedł cały kodeks w życie. No i też zmieniło to ze względu na dużą rolę orzecznictwa sądowego, jaka w przypadku prawa cywilnego, prawa prywatnego w Chinach jest, ponieważ orzecznictwo sądowe ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego właśnie badać kwestie tego kodeksu cywilnego chińskiego i jakie to ma znaczenie szersze? No jest to przede wszystkim kodyfikacja. Kodyfikacja w erze, którą tak możemy nazwać erą dekodyfikacji, dobą dekodyfikacji, jeśli chcemy to skrócić w pewien sposób, ponieważ to, co za chwilę wyjaśnię, czym jest dokładnie dekodyfikacja, przejdę najpierw od wcześniejszego sformułowania, czyli kodyfikacji. Zdaniem ten nestora polskiego prawa cywilnego Zbigniewa Radwańskiego, dobra kodyfikacja prawa cywilnego powinna stanowić zwięzłą i zwartą ustawę obejmującą te podstawowe instytucje prawa cywilnego i takim zwornikiem dla całego systemu prawa cywilnego, czyli trochę taką ustawą matką. I nie, tak, żeby ta kodyfikacja była dobrze zrobiona, to stworzona, zaprojektowana, no to te normy muszą być spójne, w sposób jasno wyrażony i odpowiednio usystematyzowane. I pytanie właśnie, czy Chińczycy w tej dobie, kiedy właśnie mamy takie podejście bardziej dekodyfikacyjne, czyli uznanie, że jednak w XIX wieku kodyfikacje były takim szczytem. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu, jeśli można. Były szczytem, jeśli chodzi o osiągnięcie cywilistyczne, to jednak teraz uznajemy, że jakby to nie wystarczające ze względu na informatyzację, ze względu na cyfryzację i różne nowe problemy, jakie z tym są, a także umiędzynarodowienie prawa. Na gruncie europejskim, na gruncie Polski mamy prawo Unii Europejskiej, które nawet jeśli mamy spójny kodeks cywilny, to na przykład w kwestii ochrony konsumentów wciąż są jeszcze dyrektywy unijne, całe też orzecznictwo, to no i jakby to rozbija ten system, więc pojawiło się obecnie takie podejście właśnie, czy jest możliwa w ogóle ta kodyfikacja. Więc jeśli chodzi o dekodyfikację, to Susan Jenner podała właśnie, że pod pojęciem dekodyfikacji rozumie się wyłączenie materii prywatno
prywatnoprawnej z kodeksu cywilnego i uregulowanie go jako jak i na nowo w relatywnie autonomicznych ustawach szczegółowych, szczególnych i również jakby to nie tylko w ustawach, ale właśnie też na gruncie Unii Europejskiej, na przykład w przypadku odszkodowania za spóźnienie samolotu, no to już samo prawo krajowe nie wystarczy i mamy jeszcze jakieś normy wyższe od tego. Więc możemy powiedzieć, że dekodyfikację możemy podzielić, tak jak za Janem Rudnickim, na sensu largo i sensu stricto, ponieważ ta sensu largo to jest kreowanie przez prawodawcę ustaw szczególnych wobec kodeksu cywilnego, czyli jakby uznajemy wciąż, że ten kodeks cywilny jest najwyższy w hierarchii aktów prawa prywatnego, oczywiście mówimy tutaj na poziomie ustawa i jakieś ustawy, które są szczególne do niej, a nie jeszcze konstytucji wobec tego, czy aktów prawa międzynarodowego. I mamy też dekodyfikację sensu stricto, które polega na tym kurczeniu się coraz bardziej zakresu normowania kodeksu, ponieważ wyciągamy z niego pewne zagadnienia, tak jak ochronę konsumentów, czy teraz są dyskusje w Polsce na temat ustawy o franczyzie, mogłoby to być jako umowa właśnie o świadczenie usług w kodeksie cywilnym zawarta i zachować ten spójny system, no ale teraz jakby są projekty, żeby to była osobna ustawa z własnymi definicjami tego i no to jest właśnie kurczenie się tej regulacji. Franciszek Longchamp-Debrie uznał zastępczą dekodyfikację wzrastającą stale liczbę aktów prawnych regulujących te same kwestie co kodeks, czyli tak jakby właśnie powielanie się pewnych norm, to oczywiście nie oznacza spójności. I w przypadku chińskim, w tym takim wieku, kiedy takie w Europie mamy rozważania i dyskusje na temat tego, czy jest jeszcze sens posiadania tej kodyfikacji i jeśli tak, to czy wciąż w tym kształcie takim XIX-wiecznym, czy może teraz jakichś współczesnych wizji kodeksu, tak jak profesor Zoll 3D, czy właśnie jakiegoś takiego unormowania w ten sposób, żeby wciąż to było otwarte, albo właśnie zmianę tej definicji. W Chinach jednak postawiono na skodyfikowanie tego faktycznie zdekodyfikowanego wcześniej systemu policentrycznego wielu aktów ustawowych, mimo że tych prób oczywiście było wiele kodyfikacji, to żadna nie była wcześniej udana w Chińskiej Republice Ludowej. Ale teraz się udało. Teraz udało się to skodyfikować i właśnie te umowy o świadczenie usług, właśnie te franczyzy, faktoringu, umowy o świadczenie usług informatycznych, czy medyczne, czy właśnie związane z nieruchomościami, one zostały dokładnie spisane w księdze dotyczącej prawa umów. I pytanie jest, czy to jest całościowa kodyfikacja, czy jest to możliwe do zrealizowania, no to wtedy czy jest możliwe brak tej dekodyfikacji. No jest oczywiście też podejście, że mogą istnieć jednocześnie i proces kodyfikacji, i dekodyfikacji. I trochę tak właśnie w Chinach jest, ponieważ to wszystko zależy od definicji. Mamy bowiem w Chinach takie quasi-precedensowe interpretacje prawne Najwyższego Sądu Ludowego. W samym styczniu było ich już na samym początku, w pierwszych kilku dniach, z 19 nowych, więc jakby jest ich dużo i one jakby zmieniają interpretowanie tych przepisów, artykułów, jakie są w kodeksie cywilnym, również w kwestii tych umów o świadczenie usług, a więc jest jakiś czynnik, który reguluje również te zagadnienia poza kodeksem, więc już na tym wstępnym etapie badań, jeszcze bez dokładnej analizy prawnoporównawczej tego, można dojść do wniosku, że w Chinach nie doszło do pełnej kodyfikacji, no ale też nie mamy pełnej dekodyfikacji i oba te procesy są z sobą wciąż w jakiś sposób, to wszystko oczywiście zależy od definicji, jakie przyjmiemy i przy tej najbardziej purystycznej kwestii kodyfikacji czy dekodyfikacji, no to ta kodyfikacja chińska jest trochę iluzoryczna, ponieważ jakby pomimo zawarcia tego wszystkiego, co u nas w
kodeksie cywilnym często są tak zwane umowy nienazwane poza kodeksem, ponieważ to byłoby zbyt specjalistyczne, żeby to w kodeksie umieścić. Chińczycy to umieścili, ale jednak wciąż są pewne czynniki. Nie da się takiej idealnej kodyfikacji, idealnego kodeksu, który zawrze wszystko. Ustawa może być właśnie taką ustawą matką, która jednak wciąż są konkretnie potrzebne inne regulacje. No, w tym przypadku można się zastanowić nad drogą, czy kodeks cywilny i orzecznictwo, to wciąż jest pełna kodyfikacja, a przez to, że pozbywamy się ustaw szczególnych, które to regulują, to dzięki temu uzyskujemy spójność tego systemu, czy właśnie nawet to orzecznictwo jest już przykładem dekodyfikacji i nie jesteśmy w stanie zapewnić tej spójności norm, więc od tego kodeksu cywilnego powinniśmy odejść na rzecz właśnie wielu aktów szczególnych. Jakby oczywiście to ma też pewne względy polityczne, ponieważ kodeks jako taki zbiór mamy nad tym w pewnym sensie pełną kontrolę również jako prawodawca, o ile można tak powiedzieć, nawet w prawie prywatnym, które jednak tą kontrolę ma najmniejszą nad sobą, ponieważ jest jeden ten akt, a jeśli jest wiele szczegółowych aktów, no to właśnie zwiększa się wtedy rola orzecznictwa, rola prawników i decentralizuje się to wszystko ze względu na to, że po prostu jest tego za dużo i jest to niespójne między sobą, więc prowadzi do wielu sporów innych. To na ten moment te badania będą dalej kontynuowane odnośnie kodyfikacji, dekodyfikacji na szczególnych przykładach już konkretnych rodzajów umów i praktyki, jak to wygląda, w jakim zakresie jest to iluzoryczne, a w jakim niektóre chociaż te rozwiązania mogą być ciekawe lub przydatne w tej dyskusji, którą mamy w Polsce na temat nowego kodeksu cywilnego już na tym etapie tylko akademicką, już nie państwową, no ale nie wiadomo, co będzie w przyszłości, więc ta dyskusja wciąż się toczy i dzięki temu być może jakieś nowe argumenty do niej i nowe rozwiązania z perspektywy światowej, w tym przypadku również ze względu właśnie, że Chiny są jednym z niewielu państw, które w XXI wieku od zera stworzyły kodeks cywilny. I na tym zakończę i dziękuję bardzo za uwagę. Okej, dziękuję bardzo za ciekawe, syntetyczne wystąpienie i dyscyplinę czasową, wręcz podręcznikową. Tak krótko, no ja sobie pozwoliłem zażartować na początku, jeśli chodzi o kwestię prawa prywatnego, ze względu raczej na znaczenie takie potoczne pojęcia prywatność, prywatna własność, prawda? W Chiny wiadomo, że są ciekawym wynalazkiem, że tak powiem, teraz zważywszy na to, że mamy komunizm, a jednocześnie sektor gospodarczy, prywatne firmy, choćby Huawei i Xiaomi przecież, a z drugiej strony kurczowe trzymanie się starego systemu, prawda? To o tym też będziemy mogli sobie podyskutować. Teraz zapraszam w związku z tym, żeby już nie przedłużać, zwłaszcza, że ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że mam, cytuję, lepki język i się rozgaduję strasznie, czego postaram się nie uczynić podczas własnego wystąpienia. Jakby co, proszę mnie mitygować, a teraz zapraszam panią Zuzannę Kopanię z wystąpieniem o aplikacjach typu Contact Tracing, a ochronie danych osobowych Unia Europejska versus Chiny. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawe zagadnienie i też chętnie bardzo o tym posłucham. Chodzi mi o kwestię różnic w ochronie danych osobowych, nie tylko między na przykład państwami Unii Europejskiej,
Unią Europejską, a Chinami, gdzie wiadomo, że te różnice są wielkie, ale też i o tym też można będzie szeroko dyskutować, różnice w ochronie danych osobowych między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi wiążącymi się z tymi problemami, ale teraz ja już kończę i zapraszam panią Zuzannę do mikrofonu. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie się i za przekazanie mi temy. Już powoli, zaraz znajdę, gdzie, jak się tutaj klika, żeby udostępnić ekran i moją prezentację. Ja pójdę do niego. Co? Czy jest widoczna prezentacja? Tak, widać się. Tak, już jest. Ja spływam. Jeszcze momencik. Nie jestem pewna, czy mój internet wytrzyma i prezentację, i moją twarz wideo, więc na razie się wyłączę. Proszę się wyłączyć, tak. To dobre rozwiązanie. I zostawię w takim razie w ten sposób. Podczas wybuchu epidemii, to w ogóle chyba jeszcze coś miało być napisane. O, jest, tak. Podczas wybuchu epidemii chorób zakaźnych jednym z najlepszych narzędzi, jakimi dysponują eksperci ze spraw zdrowia publicznego, jest taka stara, dobra praca detektywistyczna, czyli znalezienie każdej chorej osoby, a następnie ustalenie, z kim ostatnio wchodziła w interakcję. Technika zwana śledzeniem kontaktów pomaga opanować epidemię chorób, takich jak COVID-19. Śledzenie kontaktów opiera się na oczywistym pomyśle. Osoby mające bliski kontakt ze sobą, która ma zostać zarażona właśnie koronawirusem, są zagrożone zachorowaniem. Kiedy dana osoba zachoruje, jest przesłuchiwana przez, byłaby przesłuchiwana przez urzędników zdrowia publicznego i pytana, kto był z nią w kontakcie, kto jest na to narażony. Następnie taką listę by wzięli i poprosili te osoby o zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak się czują, lub o poddanie kwarantannie. A jeśli osoba, która została narażona, zostanie również zainfekowana i ostatnie kontakty również zostaną wyśledzone. I taki proces trwa, dopóki wszyscy, którzy zostali zdemaskowani w tej całej pracy detektywistycznej, nie wyjdą z obiegu. I to zatrzymuje transmisję wirusu. Więc takie aplikacje typu contact tracing są digitalizacją tego procesu i mają zadanie śledzić, analizować i identyfikować kontakty osób zarażonych i narażonych z osobami trzecimi oraz potencjalne ogniska zarażeń. I tutaj na ekranach Państwo widzą aplikacje typu contact tracing, które powstały w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Pozwoliłam sobie dodać jeszcze Wielką Brytanię, ponieważ na samym początku pandemii jeszcze oficjalnie należała do Unii Europejskiej. I tutaj większość z nich jest interoperacyjna i komunikuje się z innymi aplikacjami. Koronawirus, jak wiemy, nie zatrzymuje się na granicach poszczególnych krajów i aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania mogą pomóc w przerywaniu tego łańcucha zakażeń. Stanowią one w zależności od kraju albo uzupełnienie tradycyjnych metod ustalania kontaktów zakaźnych, albo stanowią jakby tutaj główne źródło tych informacji. I pomagają w ratowaniu życia. Większość państw członkowskich Unii Europejskiej uruchomiła krajowe aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i tego ostrzegania. Korzystanie z nich w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii zawsze jest dobrowolne. No i popularność w innych krajach była większa, w innych mniejsza. I obecnie usługi tej komunikacji między tymi aplikacjami działają na zasadzie decentralizacji. Obliczenia przeprowadzane są w aplikacji użytkownika. Zasada ta została przyjęta przez większość państw członkowskich. Analizowane są również rozwiązania oparte na scentralizowanych systemach, w których obliczenia przeprowadzane są na bezpiecznych serwisach, w połączeniu z usługami Bramy, umożliwia korzystanie z aplikacji poza granicami kraju.
Dane osobowe obywateli są w pełni chronione. Informacje są przechowywane w bramie przez okres nieprzekraczający 14 dni i wymieniane informacje są w pełni anonimowe. Tak zwana pseudonimizacja się odbywa. I szyfrowanie i ograniczenie do niezbędnego minimum. Taka brama została utworzona przez firmy T-Systems i SAP, a sam serwer znajduje się w Centrum Danych Komisji w Luksemburgu. System jest już operacyjny, a pierwsze aplikacje, część z nich, która już do niego dołączyła, są podłączone do niego od października 2020. I trzy aplikacje krajowe z Niemiec, Irlandii i Włoch zostały, one już połączyły się ze sobą jako pierwsze, bo już... Przepraszam, coś słyszę w tle. Okay. Pierwsze trzy aplikacje krajowe, które się połączyły właśnie, że zaczęły komunikować się między sobą, te aplikacje... Przepraszam, bardzo głośno coś słyszę w słuchawkach. Po raz pierwszy połączyły się 19 października 2020 roku. I wtedy, kiedy system ten zaczął działać online. I w sumie na zdecentralizowanych systemach opiera się 20 aplikacji, które mogą stać się interoperacyjne. Państwa członkowskie są współadministratorami europejskiej usługi bramy federacyjnej. Uczestniczące kraje Unii Europejskiej wspólnie określają cel i sposoby przetwarzania tych danych osobowych w bramie tej federacyjnej. I na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych artykułu 9, dane dotyczące zdrowia uznaje się za dane szczególnie chronione, a zatem przetwarzanie takich danych może odbywać się wyłącznie na ściśle określonych warunkach. Zbiorcze dane statystyczne dotyczące korzystania z aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych, które nie uniemożliwiają identyfikacji danych konkretnych osób fizycznych, nie są uznawane za dane osobowe, a tym razem nie ma zastosowania. I tutaj chciałam jeszcze dodać, że Komisja Europejska opublikowała unijny zestaw narzędzi dotyczących aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania, także wytyczne dotyczące ochrony danych. Określono w nich najważniejsze zasady, ich zdaniem, dla tych aplikacji. Czyli po pierwsze, aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania powinny być instalowane i używane wyłącznie dobrowolnie. Zasada minimalizacji danych, gromadzone są wyłącznie dane absolutnie niezbędne do świadczenia wskazanych usług i żadne inne aplikacje powinny korzystać z danych dotyczących bliskości fizycznej w oparciu o technologię Bluetooth. Aplikacje nie mogą wymagać ani wykorzystywać danych dotyczących lokalizacji. Aplikacje służące do ustalania kontaktu zakaźnych i odkrywania nie mogą śledzić przemieszczania się osób. Dane nie powinny być przechowywane dłużej niż to konieczne, czyli 14 dni. Dane powinny być chronione z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym szyfrowania, a aplikacje założenia powinny zostać wyłączone natychmiast po zakończeniu pandemii. I to się musi oczywiście weryfikacji tych założeń dokonamy po zakończeniu pandemii. Natomiast jeśli chodzi o aplikacje z Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny stworzyły ogólnokrajową platformę analizy danych telekomunikacyjnych pod kierownictwem Ministerstwa Przemysłu Informacyjnego. Technologia po wybuchu pandemii powstała i w oparciu o tę platformę operatorzy telekomunikacyjni, czyli China Mobile, China Unicom i China Telecom, mogą udostępniać rejestr śledzenia lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych w ciągu ostatnich 15 lub nawet do 30 dni. Przepraszam, czy w ogóle nie słyszą Państwo? Bo bardzo głośno słyszę słuchawka kogoś innego. Wie Pani co, i po prostu jakiś mądrala, który robi za organizatora, za wzięcie twierdzi, że ma wyłączony głos, poprzez jak w takim razie nie gada. Już drugi raz faceta próbował. Przepraszam bardzo, ale po prostu nie mam jakiegokolwiek wpływu, bo on nas chyba nie słyszy, natomiast... Tak jak mówię, twierdzi, że mikrofon ma, bo z nim na czacie jestem, twierdzi, że ma mikrofon wyłączony, a widać wyraźnie, że... A czy da się kliknąć na zdjęcie jakby na Zoomie i tam kliknąć Pani co? Dobra. Już jest wyłączony. Już jest wyłączony, aha. No to wracamy. Super, dziękuję bardzo, przepraszam, że tam jeszcze, głośniej tego Pana niż siebie w słuchawkach. Co to jest za...
za pajac i po prostu delikatnie mu zwrócę uwagę w inny sposób. Przepraszam, że przerwałam, po prostu naprawdę głośniej słyszałam tego pana Puchawka, no i siebie samo nie było też słychać, co tu dużo mówić, bo po prostu tam było wszystko łącznie z kichaniem i odgłosami jedzenia. Jak mam być szczery, także przepraszam, że nie potrafiłem jako moderator zareagować szybciej i skutecznie i proszę o kontynuację. Dziękuję bardzo. Dodatkowo w różnych regionach Chin wprowadzono różne aplikacje w podobnych funkcjach, które mają za zadanie uzyskać dynamiczną certyfikację stanu zdrowia mieszkańców. Niektóre z tych aplikacji są integralne z Alipay i WeChatem, niektóre z założenia mają być osobnymi aplikacjami. I tutaj celem systemu wprowadzonego tam kodów zdrowia jest kontrolowanie i monitorowanie ruchów po Chinach w oparciu o profil ryzyka użytkownika. Osobom przydzielany jest taki kod zdrowotny QR, taki jak u nas paszport covidowy, który jest albo zielony, czyli ta osoba jest o niskim ryzyku i ma możliwość swobodnego poruszania się, albo bursztynowy, co oznacza, że pewne ryzyko i że w niektórych regionach ta osoba zostanie poddana kwarantannie przez 7 dni, lub ma też kod czerwony, co oznacza wysokie ryzyko zarażenia i należy poddać kwarantannie na 14 dni w niektórych regionach. Taki kod QR należy zeskanować przed wejściem do miejsc publicznych, takich jak stacje metra i centra handlowe, a w niektórych miastach przy dopuszczeniu kompleksów mieszkalnych dostęp do wyjścia, do bramy i tak dalej może zostać odmówiony, a władze powiadomione, jeśli dana osoba powinna zostać poddana kwarantannie zgodnie z jej kodem zdrowia QR. W praktyce nie wszyscy operatorzy publicznych zakładów pracy czy budynków, właściwie budynków biurowych czy restauracji ściśle stosują ograniczenia dostępu na podstawie wyników tej aplikacji. No ale to chyba sami też znamy z polskich realiów. Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane do celów bezpieczeństwa publicznego. Nie jest wymagana zgoda osób, które je podają. Jest to zasada ustanowiona w specyfikacji bezpieczeństwa danych osobowych i zawiadomienie wydane przez chińską administrację cyberbezpieczeństwa wspierające mechanizmy kontroli COVID-19 stanowi, że podmioty upoważnione przez Narodową Komisję Zdrowia są uprawnione do zbierania tych danych bez zgody użytkowników. Więc tutaj zdecydowanie odmienna sytuacja od tej w Unii Europejskiej. W praktyce zarówno rząd, jak i uważnione organizacje sektora prywatnego mogą mieć dostęp do tych danych osobowych, ale mechanizm przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania tych danych jest nieprzejrzysty, co może prowadzić się właśnie. I tutaj jest aplikacja. Kiedy dwie osoby przez pewien czas znajdują się blisko siebie, wystarczy 10 minut, ich telefony wymieniają między sobą anonimowe identyfikatory COVID-19 i wprowadzono ją do systemu za pośrednictwem publicznego systemu zdrowia, publicznej krajowej organizacji zdrowia, to za dodatkową zgodą użytkownika ze zdiagnozowaną chorobą, na przypadku europejskich, za dodatkową zgodą użytkownika, z zdiagnozowaną chorobą umożliwia przesłanie do systemu jego anonimowych identyfikatorów z ostatnich 14 dni i osoby, z którymi zetknął się zarażony użytkownik, mają na swoim telefonie aplikację dostarczoną przez Krajową Organizację Zdrowia i zintegrowaną z API, która pobiera te informacje o miejscach osób zakażonych i opowiadania o potencjalnym ryzyku zakażenia. Aplikacja udziela dalszych wskazówek użytkownikowi co do postępowania, np. konieczności zgłoszenia się do właściwych służb sanitarnych celem poddania się badaniu. I podsumowując jeszcze, tutaj analizowałam stronę ochrony danych osobowych, natomiast myślę, że istotnym aspektem, który dalej warto by eksplorować w badaniach, jest też to, że w Unii Europejskiej wiele z tych aplikacji się nie przyjęło. Podczas gdy w Wielkiej Brytanii z tej aplikacji Test and Trace korzystają praktycznie wszyscy i rzeczywiście jest ona bardzo istotnym elementem życia codziennego, tak w Polsce po różnych dyskusjach z
które się działy przy okazji strajku kobiet i obawa, które się wtedy pojawiły, że te aplikacje śledzą ruchy rzeczywiste ludzi i będą jakby zapisywać, kto w ten sposób był na takim strajku, czy nie. A w Polsce te aplikacje się nie przyjęły praktycznie w ogóle. To mówimy o kilku tysiącach pobrań tych aplikacji zaledwie. I samo ministerstwo mówi, że właśnie winę ponosi za to ta panika, która się pojawiła przy okazji strajku kobiet. Natomiast realnie w momencie, w którym analizowałam te dane, które posiadamy, które są dostępne na temat tych aplikacji, one nie śledzą. One jakby zgadzają się z tymi zasadami, które jakby ustanowiła Unia Europejska dla aplikacji na swoim terenie. Natomiast no, w jednych miejscach się przyjęły, w innych nie. Jeśli zaś chodzi o ochronę danych osobowych, to myślę, że przedstawiłam bardzo znaczącą różnicę między ochroną tych danych osobowych w Unii Europejskiej a w Chinach. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam bardzo, że może czasami nie do końca dobrze mi było słychać. I oddaję mikrofon. Nie, słychać było bardzo dobrze. Tam kilka jakichś przerw było związane, że tak powiem, z Pani sprzętem, a większość problemów wiązało się z obsługą kongresu. Dobrze, bardzo dziękuję za wystąpienie. Teraz takie bardzo, bardzo praktyczne i syntetyczne no ciekawe i powiedziane w dość zrozumiały dla wszystkich sposób, jak sądzę. No, dla odmiany moje wystąpienie jest wystąpieniem typowo prawniczym i dogmatycznym. Na pewno nie będzie tak zajmujące jak poprzednie państwa wystąpienia. Spróbuję wrzucić prezentację. Szczerze mówiąc, nigdy nie korzystałem. Pierwszy raz w życiu z Zooma korzystam. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Znaczy jest ta prezentacja, czy... Tak, jest. Okej, to tylko ja jej nie widzę. To jest taka kwestia dziwna. A przerzuciły się slajdy? Teraz widać drugi slajd? To przestępstwo komputerowe. Dobrze, okej, czyli po prostu... Dobrze, czyli się przesuwa, bo w Teamsach, Microsoft Teams czasami jest tak, że się nie wszystko elegancko przesuwa u prowadzącego, natomiast jeden slajd cały czas widzą uczestnicy, także jak to działa, to wrócę i tak jak pani wyłączę kamerę, chociaż widzę, że to będzie wyższa szkoła jazdy, więc dobrze. Jak będą problemy, to wtedy wyłączę, a tak to poradzę sobie bez wyłączania. Może złącze wytrzyma, a po prostu nie chcę bardziej kombinować, bo jeszcze coś skopię, jak wiadomo, dobre jest wrogiem lepszego. Może się przedstawię, bo jeszcze tego nie zrobiłem z tego wszystkiego. Nazywam się Filip Radoniewicz, jestem adiunktem w Akademii Sztuki Wojennej, w Instytucie Prawa, w Katedrze Prawa, Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii. Poza tym jestem ekspertem w Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. Zajmuję się generalnie cyberprzestępczością, w mniejszym stopniu cyberbezpieczeństwem i tą cyberprzestępczością tak od strony czysto formalno-dogmatycznej, chociaż też łączę to z praktyką, ponieważ ukończyłem studia z
z administracji sieciami komputerowymi staram się język prawniczy przenosić na to, jak w rzeczywistości funkcjonują sieci komputerowe i systemy informatyczne. Z tym, że to wystąpienie jest typowo dogmatyczne, czyli sprowadza się do omówienia przepisów prawnych. Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, że nie ma definicji przestępstwa komputerowego. Żaden, no, oczywiście w doktrynie są, nie ma ich w żadnym systemie prawnym. Wynika to no, z prozaicznej przyczyny. Po prostu prawo nie nadąża generalnie za rzeczywistością. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć taką definicję, to ona by bardzo szybko stała się przestarzała. Podobnie mamy podobną sytuację mamy z programem komputerowym. Chociaż tu jest jeden wyjątek, mianowicie rosyjski kodeks cywilny, ponieważ obracam się tutaj w kręgu prawa rosyjskiego, to na to zwrócę uwagę, że w kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej jako jedynym na świecie jest definicja programu komputerowego. Tutaj mamy definicję przestępstwa komputerowego z 1983 roku, sformułowaną podczas spotkania ekspertów OECD w Paryżu przez Ulricha Siebera. To jest człowiek, który do dziś kieruje Instytutem Maxa Plancka, czyli no, jest już wiekowy, a cały czas jest czynny. Określił przestępstwo komputerowe jako wszelkie bezprawne, nieetyczne i nieupoważnione zachowania odnoszące się do procesu przetwarzania i lub przekazywania danych. I to jest w zasadzie definicja, która oddaje sens przestępstwa komputerowego, a jednocześnie, jak Państwo widzą, jest potwornie ogólna. Jak tylko ciekawostkę mogę powiedzieć, że jeden ze Stanów Zjednoczonych usiłował wprowadzić do swojego ustawodawstwa definicję przestępstwa komputerowego i wtedy okazało się, że większość przestępstw to są przestępstwa komputerowe, bo gdzieś na którymś etapie popełnienia przestępstwa pojawiła się kwestia przetwarzania danych, choćby w związku z nie wiem, z telefonem komórkowym, na przykład z użyciem telefonu czy komputera. Ważniejsze są klasyfikacje. Mamy najpopularniejszą klasyfikację, która wyróżnia trzy zasadnicze grupy przestępstw komputerowych. To są te przestępstwa, które komputer lub sieć są celem przestępstwa, nie jako ofiarą. W doktrynie powszechnie, doktrynie zachodniej, bo w Polsce to się rozmywa, nazywają się po prostu przestępstwami komputerowymi lub cyberprzestępstwami. Jest to na przykład hacking. Jednocześnie są to tak zwane nowe przestępstwa, czyli te, które bez istnienia sieci komputerowych by się nie pojawiły, ponieważ dotyczą sieci komputerowych i komputerów, prawda? Druga grupa, szersza, to są takie przestępstwa, gdzie komputer lub sieć są narzędziem przestępstwa, czyli komputer, czyli tutaj sieć i komputer pojawiły się, pełnią rolę niejako nowego medium, no, tworzą nowe formy popełnienia przestępstw, które istnieją od zawsze. Na przykład rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, to tutaj zwracam uwagę, bo proszę pamiętać, że samo rozpowszechnianie pornografii w większości państw przestępstwem nie jest i zwalczana jest w aktach prawa międzynarodowego i w prawie unijnym pornografia dziecięca przede wszystkim. Mówię przede wszystkim, bo jeszcze generalnie zwalcza się również, ale to na poziomie krajowym, to nie doczekało się jeszcze regulacji międzynarodowych, na przykład związane z pornografią zoofilną, prawda? Czy jakąś nekrofilną. I ostatnia grupa to gdy komputer, to co mówiłem przy okazji tych Stanów Zjednoczonych, komputer się gdzieś tam pojawił, na którymś etapie popełnienia przestępstwa i na przykład jako urządzenie służące do przechowywania danych. No i tutaj to, prawda, są raczej cele dowodowe. W związku z tym tą grupą przestępstw prawo karne komputerowe,
czy zajmujący się cyberprzestępczością, czy generalnie nie zajmuje. Przedmiotem tego wystąpienia, dlatego od tego zacząłem, będzie ta grupa tych pierwsza, czyli przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, czyli te przestępstwa tak zwane nowe, czy też przestępstwa, w których komputer lub sieć są narzędziem popełnienia przestępstwa. Znaczy cele. Sam się zakręciłem. Chodzi, prawda, generalnie o te nowe przestępstwa, czyli hacking, podsłuch komputerowy i tak dalej. Hacking, czyli nieuprawniony dostęp, jest regulowany na kilka sposobów. Jako kryminalizowanie dostępu do systemu komputerowego, jako dostęp do danych komputerowych, jako uzyskanie informacji, i to właśnie Rosja i w zasadzie Ukraina. I czwarty sposób to jest, że kryminalizowane jest już samo podjęcie czynności mających prowadzić do uzyskania dostępu do danych lub programów. Czyli proszę zwrócić uwagę, w pierwszym przypadku sprawca jest, sprawcy można postawić zarzuty popełnienia przestępstwa już w momencie uzyskania dostępu do systemu komputerowego. W drugim wypadku, w momencie uzyskania dostępu do danych komputerowych, to jest jedno i to samo. Uzyskanie dostępu do systemu komputerowego czy informatycznego, mówiąc inaczej, polega na uzyskaniu dostępu do danych. Trzecia grupa, uzyskanie informacji, czyli tak jak jest w Rosji i było w Polsce do 2004 roku. Uzyskanie sprawcy trzeba udowodnić, że w wyniku uzyskania dostępu do systemu informatycznego uzyskał informację jakąś, czy miał wpływ na przetwarzanie danych. Czyli tutaj jest już trudniej, musimy jako prowadzący postępowanie już udowodnić, że że sprawca zrobił w tym systemie coś więcej nabroił, mówiąc najprościej. I ostatnia grupa to jest samo podjęcie czynności mających prowadzić do uzyskania dostępu do danych lub programów. To w zasadzie Wielka Brytania i Malta, jeśli chodzi o Europę. Jeśli chodzi o państwa pozaeuropejskie, to na przykład Singapur, który zresztą, proszę państwa, dokonał recepcji angielskiej regulacji, to w ten sposób, że w momencie, gdy ustawa angielska kryminalizująca przestępczość komputerową jest nowelizowana, jednocześnie w ten sam sposób nowelizowana jest ustawa singapurska. I tutaj wystarczy po prostu zmuszenie systemu informatycznego, zaatakowanego systemu informatycznego do jakiejś akcji, czyli na przykład tak zwane skanowanie portów, czyli proces polegający na wysłaniu pakietów, żeby sprawdzić, czy porty w danym systemie informatycznym są otwarte czy zamknięte, i w związku z tym, czy można dokonać penetracji systemu, prawda? Bo komputer wtedy już odpowiada na, wysyła pakiet, jeżeli dany port jest otwarty, wysyła pakiet z odpowiedzią, czyli no, dokonuje jakiejś reakcji, a jeszcze nie mam tego momentu penetracji. Co do regulacji rosyjskiej, może jeszcze takiego do tytułu wprowadzenia. W zasadzie wszystkie regulacje europejskie są do siebie o tyle podobne, że wszystkie państwa Rady Europy, w zasadzie poza Rosją, podpisały konwencję o cyberprzestępczości, czyli podstawową i jedyną umowę międzynarodową dotyczącą cyberprzestępczości. Konwencja jest z 2001 roku, z listopada.
do tej konwencji poza tym przystąpił szereg państw pozaeuropejskich, między innymi Stany Zjednoczone i Japonia, które brały udział w pracach nad samą konwencją. A bardzo wiele państw wzorowało swoje regulacje właśnie na konwencji. Tutaj przykładem może być na Egipt czy Pakistan, no i częściowo Rosja, ponieważ Rosja, proszę Państwa, w 2008 roku odrzuciła podpisanie konwencji o cyberprzestępczości, tak jak mówię, jest jedynym państwem, które do konwencji nie przystąpiła, jeśli chodzi o państwa Rady Europy, choć z drugiej strony pracuje nad nowelizacją tej konwencji, czy też zaproponowaniem nowej konwencji o cyberprzestępczości. Także zaangażowane w działania związane ze zwalczaniem cyberprzestępczości jest. W artykule 272 Kodeksu Karnego z 1994 roku mamy kryminalizację bezprawnego dostępu do informacji komputerowych chronionych prawem, jeżeli czynność ta pociągała za sobą zniszczenie, zablokowanie, modyfikację lub skopiowanie informacji komputerowych. Czyli musimy udowodnić, że sprawca coś zrobił, co najmniej skopiował informacje, prawda? Czyli w innych systemach mamy karany już sam bezprawny dostęp. Nie musimy udowadniać, że sprawca coś działał, ale musimy udowodnić, że miał taką możliwość. Natomiast tutaj musimy udowodnić, że coś jednak zrobił. Oczywiście praktycznie rzecz biorąc we wszystkich państwach, które karają w ten sposób, że już sam bezprawny dostęp jest przestępstwem, jest dodatkowy warunek, zazwyczaj w postaci złamania zabezpieczeń, czyli przestępstwa, które nie wiążą się czyny, które nie wiążą się ze złamaniem zabezpieczeń, nie są przestępstwami, czyli uzyskanie dostępu do prywatnej sieci Wi-Fi, która nie ma zabezpieczeń, jest nie jest przestępstwem. Inaczej jest w Polsce, bo jest jeden dodatkowy idiotyczny przepis, ale to temat to kwestia na zupełnie inne wystąpienie i znacznie wykracza oczywiście poza temat tego referatu. Proszę zwrócić uwagę na sankcje. Związane jest to z tym, że w Federacji Rosyjskiej mamy bardzo szeroki wachlarz. Nawet same kary grzywne, proszę zwrócić uwagę, są różnie wymierzane, bo mamy kary grzywne albo w kwocie do 200 tysięcy rubli, albo w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu lub innemu dochodowi uzyskiwanemu przez sprawcę przez okres do 18 miesięcy, albo kara pracy poprawczej do roku, albo ograniczenia wolności na okres do 2 lat, albo pracy przymusowej przez okres do 2 lat, albo pozbawienia wolności przez ten sam okres. To nie są wysokie sankcje, proszę Państwa, porównywalne są tak jak w Polsce, jeśli chodzi o pozbawienie wolności, bo pozostałych kar poza grzywną i ograniczeniem wolności, które tam trochę inaczej wygląda niż u nas, nie mamy, ale u nas za te sztandarowe przestępstwa komputerowe jest właśnie kara pozbawienia wolności do 2 lat i jest to norma w prawach, w prawodawstwach europejskich. Te przestępstwa typu hacking płotów komputerowych są zwykle rok, 2 albo 3 lata pozbawienia wolności, chociaż u nas nasz genialny ustawodawca chce stworzyć regulację, gdzie będzie ta kara do 8 lat pozbawienia wolności. W ten sposób, jeśli chodzi o represyjność kodeksu karnego, wyprzedzimy Białoruś i Albanię. A szczerze mówiąc, już w tym momencie niektórzy twierdzą, że mamy tak słaby kodeks jak właśnie Białoruś po ostatnich zmianach. To przestępstwo ma szereg typów kwalifikowanych. Nie będę już wymieniał sankcji, żeby nie tracić czasu, tylko wskażę, że co może robić za to
za tą okoliczność, która powoduje, że sprawca odpowie z cięższego przepisu, czyli mówiąc w uproszczeniu, te takie okoliczności obciążające, w stanie znacznej szkody lub popełnienie w egoistycznym interesie, to jest dokładnie sformułowanie z kodeksu. Próbowałem na wszelkie możliwe inne sposoby to tłumaczyć, ale po prostu taki jest najbliższy sens tego. To nie jest tak jak u nas z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, chociaż odpowiada to temu w gruncie rzeczy, no ale jest użyte takie specyficzne sformułowanie. Popełnienie przez grupę osób, czyli po prostu popełnienie przez zorganizowaną grupę lub przez osoby wykorzystujące w tym celu swoje stanowisko i spowodowanie znacznych konsekwencji lub stworzenie zagrożenia ich wystąpienia. I tutaj jest, proszę Państwa, najcięższa sankcja, bo jest tylko jedna, do 7 lat pozbawienia wolności bez możliwości wymierzenia innych sankcji. Tutaj do tych wszystkich przestępstw typów kwalifikowanych właśnie to będzie najcięższa kara. Następne przestępstwo, przetworzenie, rozpowszechnienie lub używanie szkodliwych programów rozumianych jako programy lub inne komputerowe informacje, świadomie przeznaczone do nieuprawnionego niszczenia itd., itd. Czyli po prostu to są tak zwane narzędzia hakerskie. Tutaj jest, jak Państwo widzą, już cięższe sankcje, bo do 4 lat pozbawienia wolności. Tak samo jest w Polsce, też tutaj jest najcięższa sankcja, co prowadzi do 5 lat pozbawienia wolności. Zresztą przez przypadek zupełnie wprowadzona, tutaj też niestety nie ma czasu, żeby powiedzieć, bo to też jest ciekawa rzecz i świadcząca o, delikatnie mówiąc, bezmyślności i drodze na skróty w wykonaniu naszego ustawodawcy, bo generalnie proszę zwrócić uwagę, że tak wysoka sankcja prowadzi do tego, że czynności przygotowawcze do popełnienia przestępstwa komputerowego, czyli tworzenie, rozpowszechnianie, używanie szkodliwych programów, czyli programów hakerskich, jest wyżej karane niż samo popełnienie tego przestępstwa, czyli przestępstwa hackingu na przykład, które tutaj jest do 2 lat, prawda, tak samo jak w Polsce, natomiast same przygotowanie do tego przestępstwa, bo do tego się sprowadza często gromadzenie tych programów komputerowych, programów hakerskich, jest karane wyżej, bardziej. To sprawia bardzo duże trudności przy kwalifikacji, bo dochodzi do sytuacji, że prawda, czynności przygotowawcze pochłaniają samo przestępstwo i teoretycznie powinno się przestępstwo kwalifikować tylko z tego rozpowszechniania czy używania programów, a nie za to, że sprawca potem użył tego programu do włamania do systemu chociażby. Podobnie jak w tamtym przestępstwie mamy typy kwalifikowane, czyli popełnienie przez grupę osób, czy w ramach zorganizowanej grupy, znaczną szkodę bądź działanie sprawcy w egoistycznym interesie i spowodowanie znacznych konsekwencji lub zagrożenia ich wystąpienia. I proszę Państwa, tutaj tak samo jest do 7 lat pozbawienia wolności, czyli najwyższa i jedyna sankcja możliwa do wymierzenia. Ostatni przepis, artykuł 274, naruszenie reguł funkcjonowania urządzeń służących do przechowywania, przetwarzania lub przesyłania informacji komputerowej bądź systemów teleinformatycznych lub urządzeń końcowych, czyli na przykład terminali, jak również reguł dostępu do sieci teleinformatycznych, pociągające za sobą zniszczenie, zablokowanie dostępu lub skopiowanie informacji komputerowej, jeżeli towarzyszyło temu spowodowanie znacznej szkody. Może ten przepis, proszę Państwa, brzmi trochę tak dziwnie i nie wiadomo do końca, o co chodzi,
na pierwszy rzut oka, ale jak się zastanowić, to po prostu chodzi o zakłócenie funkcjonowania sieci komputerowej, czyli wszelkiego rodzaju ataki odmowy usług. I tutaj też generalnie mamy karę w granicach tego pierwszego przestępstwa 274, czyli hackingu, czyli no, do 2 lat pozbawienia wolności generalnie. Typy kwalifikowane jest tylko jeden, spowodowanie znacznych konsekwencji lub zagrożenia ich wystąpienia, też do 7 lat. Najnowszy przepis, który w zasadzie jest typem kwalifikowanym, takim super kwalifikowanym, że tak powiem, 274 ze znaczkiem 1, dlatego ja go poprzednio mówiłem, że mamy do czynienia z ostatnim przepisem. I tutaj, bo proszę zwrócić uwagę, że dotyczy to też programów komputerowych i informacji komputerowych, czyli narzędzi hakerskich. Te informacje komputerowe to między innymi kody dostępu będą, które mają służyć wywołania bezprawnego wpływu na krytyczną infrastrukturę informatyczną Federacji Rosyjskiej. Czyli to jest, tak jak mówię, taki przepis super kwalifikowany do tego przepisu, który omówiłem wcześniej. Też, no, ponieważ to jest przeciwko państwu, to przestępstwo mamy już na wstępie dość wysoką karę, czyli do 5 lat pozbawienia do 5 lat pracy przymusowej z ograniczeniem wolności do 2 lat i tak dalej. Dalej mamy kwalifikowany typ hackingu, też na szkodę Federacji Rosyjskiej też mamy typ kwalifikowany. I też mamy, jak widać, że ponieważ to jest przestępstwo przeciwko państwu, to jest znacznie ostrzej karane. Też nie będę czytał tych sankcji, bo to zajęłoby dodatkowy czas. Proszę zwrócić tylko uwagę, że tutaj to tego nie widać, ale czasami dochodzi do takich sytuacji w kodeksie karnym rosyjskim, że mamy jedną linijkę dosłownie, tak jak jest u nas, prawda, kto zabija człowieka, 148 paragraf 1, tak podobny przepis jest w prawie rosyjskim i mamy tam, prawda, jeden, dwie linijki tekstu, a do tego mamy 6 linijek samej sankcji. I ostatni typ kwalifikowany dotyczący tego przestępstwa z naruszeniem zasad, czyli ataki odmowy usług i inne sposoby wyrządzenia szkody w infrastrukturze krytycznej w Federacji Rosyjskiej. I też proszę zwrócić uwagę, że oczywiście sankcja jest znacznie wyższa, pozbawienia, między innymi kara pozbawienia wolności do 6 lat z możliwością pozbawienia też prawa do prowadzenia określonej działalności czy zajmowania określonych stanowisk. Wszystkie 3 przestępstwa mają swoje typy kwalifikowane, zagrożone jeszcze większą sankcją w związku z tym niż ta wyjściowa, prawda? Czyli wywołanie tych poważnych konsekwencji jest najcięższą formą popełnienia przestępstwa i tylko też bez zagłębiania się w temat powiem państwu tyle, że to jest taki dość pojemny termin.
i nie do końca sprecyzowany, w przeciwieństwie na przykład od znacznej szkody, która jest zdefiniowana w kodeksie rosyjskim, czy ten egoistyczny interes, prawda? A tutaj mamy wywołanie poważnych konsekwencji, nie ma tego w żaden sposób dodatkowo doprecyzowanego. Generalnie moje osobiste zdanie jest takie, że w tej materii kodeks rosyjski nie jest jakoś specjalnie represyjny. Jest na poziomie generalnie europejskim. W naszym prawie nie ma możliwości jeszcze karania przestępstw komputerowych takimi bardzo wysokimi sankcjami przy znacznych szkodach. Wyjątek stanowi sabotaż komputerowy, to już brak pozbawienia wolności. Ale proszę Państwa, na przykład w prawie angielskim jest możliwość wymierzenia kary do pozbawienia 20 lat pozbawienia wolności, jeżeli to jest działanie o charakterze terrorystycznym. Tutaj też wprost terroryzmu nie ma wskazanego, ale oczywiście mogą to być zachowania związane z cyberwojną czy z cyberterroryzmem i one wtedy będą się łapały na ten przepis 274 paragraf 1, ten ostatnio dodany, który przewiduje wyższą sankcję, ale też tak jak mówię, ta sankcja nie jest tak wysoka jak mogłaby być w Unii Europejskiej. Postulowano wprowadzenie znacznie wyższych sankcji za przestępstwa komputerowe w przypadku aktów o charakterze terrorystycznym. No i tak jak mówię, w zasadzie nigdzie tak wysokich sankcji nie ma, a jedynie wprowadziła to Wielka Brytania, która, jak już tutaj zwracano uwagę, w tym momencie członkiem Unii Europejskiej nie jest, ale wówczas gdy tworzyła tą kodyfikację i nowelizowała, to była i Parlament Europejski podawał jako przykład jej regulacje w trakcie prac nad znowelizowaniem prawa unijnego, mianowicie prac nad dyrektywą numer 40 z 2013 roku w sprawie ataków na systemy komputerowe, która uchyliła poprzednią regulację z 2005 roku. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że nie trułem jakoś tak szczególnie dogmatycznie, że tak powiem. I zapraszam do dyskusji. Proszę o zadawanie pytań, ewentualnie w dalszej kolejności bym zabrał głos, żeby tutaj nie przedłużać i Państwa nie ograniczać. Także czy są jakieś pytania, jakieś uwagi, dygresje, przemyślenia? To może ja zacznę w takim układzie, tak krótko, bo nie słyszę, żeby ktoś chciał zabrać w tym momencie głos. Tutaj nie ma chyba tych łapek jak w Teamsach, że można wznieść i widać, że ktoś się zgłasza do odpowiedzi. Ja niestety nie umiem tego w pełni obsługiwać, także też taki problem. Dobrze, więc tutaj chciałbym nawiązać do kwestii kodyfikacyjnych, problemu z kodyfikacjami. No, osobiście wydaje mi się, że to takie uwagi o charakterze generalnym. Generalnie jest taka sytuacja, że trudno tworzyć teraz
kodyfikacje ze względu, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z nowymi technologiami, związanymi z kwestią regulacji coraz to nowych form umów, coraz to nowych problemów, jakie się pojawiają. Ciężko jest stworzyć taką całościową kodyfikację, żeby zmieścić w niej wszystko. Co więcej, zmiany, które mają miejsce, często powodują, że taki kodeks trzeba często nowelizować. Proszę popatrzeć na nasz kodeks postępowania cywilnego. Nie znajdziecie państwo osoby, która by była w stanie powiedzieć, ile on ma w rzeczywistości w tym momencie artykułów. Tutaj to kodeksy, w których mamy przepisy literkowe na potęgę. Mój ulubiony to jest przepis regulujący dozór elektroniczny w kodeksie karnym wykonawczym. Przepis, który ma numer 43 i ma już kolejne literki. I ten akurat, to jest, żeby było śmiesznie, jeden z końcowych przepisów i ma literki 43ZAD. Wydaje mi się, że po prostu przyszły czasy, że kodeks faktycznie ma być taką sztandarową ustawą, która reguluje najważniejsze kwestie zdecydowanie. Natomiast bardzo dużo rzeczy trzeba regulować w ustawach szczególnych. Zresztą na przykład z regulacjami niemieckimi jest tak, że one często zanim wylądują w kodeksie są testowane w cudzysłowie jako zwykłe ustawy. Mamy państwa, które, no my nie mamy kodeksu prawa administracyjnego przecież, bo to by było niemożliwe stworzenie go chyba. Są państwa, które sobie radzą bez kodeksu, to jest Wielka Brytania, gdzie po prostu mamy szereg ustaw. Czy też no, Stany Zjednoczone, istnieje wprawdzie coś takiego jak zbiór praw, jak kodeks Stanów Zjednoczonych, który ma ileś tam tysięcy artykułów, ale w rzeczywistości to jest zbiór praw, który powstaje w ten sposób, że sukcesywnie się do niego włącza kolejne ustawy. Tam jest taka śmieszna podwójna numeracja, bo są przepisy kodeksowe i są przepisy, te same przepisy jako te odrębne ustawy. Dobrze, bo nie chcę zajmować czasu i tutaj to tylko taka moja krótka myśl, która się nasunęła. Zapraszam innych do dyskusji, może coś dotyczącego bardziej tematów wystąpień niż ta moja ogólna czysta uwaga. Dobrze, to chyba nie zostaje mi nic innego, jak podziękować za szereg ciekawych wystąpień. Wszystkich słuchałem z przyjemnością, zwłaszcza, że były one bardzo konkretne, praktyczne i zrozumiałe, a poza tym dotyczące bardzo istotnych obecnie tematów i no, stosunkowo nowych, choćby kwestia aplikacji contact tracing i ochrony danych osobowych, czyli coś, co się pojawiło w przeciągu ostatniego krótkiego dość okresu czasu, nie wiem, 2 lat, już nawet nie wiem, ile ta pandemia trwa.